koszmaru Abby ciąg dalszy. Czyli odcinek, który powinien być przyjemny w sumie, ale... To tekst prorokini? Niekoniecznie musi być. Myślałam, że nie lubicie prądu i grzecznych wynalazków Starego Świata. Robimy wyjątki. Zwłaszcza dla żołnierzy. Bardzo wygodne. Trudno było się dostać tutaj na samą górę bez tego dźwigu. Trzeba bez tej windy. Przekażcie pozostałym, że to koniec rozejmu. Zastawili pułapkę na jedną z naszych grup. Musimy pokazać im, że jesteśmy silni. Zbierzcie swoich najsilniejszych żołnierzy i wyślijcie ich w głąb terytorium wroga. Zaatakujcie każdego wilka, którego spotkacie. Nie zważajcie na wiek. Muszą usłyszeć, co chcemy im przekazać. Więc wciąż lubisz prorokinię, mimo że jej wyznawcy chcą cię zabić w jej imieniu? Ona by tego nie chciała. W jej księgach nie ma przemocy. Powiedz to lepiej swoim. Nie wieszaliśmy ani nie kamienowaliśmy ludzi, póki żyła. Przekręcają znaczenie jej słów. Przeczytaj je. Dobrze. Czy jednak wina wojska? Trzeba było ją zabijać? Właśnie okoliczności śmierci prorokini, to jest jeszcze ciekawa rzecz. Ale pytanie, dowiemy się czy nie? Ale właśnie, jak wysoko jesteśmy? Abby? Można przeskoczyć? Nie. Ale wchodzimy jeszcze wyżej. Choćby delikatnie. Nie, spokojnie, w dalszym ciągu w poszukiwaniu zapasów. No na tej wysokości raczej, jeżeli coś zostałoby na początku apokalipsy, to jeszcze dalej by tu leżało. Nieźle tu wieje. Co to jest do kurwy nędzy? To nasz mor. Lew. No chodź. Kurwa. Pójdziemy powoli. Ulala. Nie wiem, czy dam radę. Nie jest tak źle, jak wygląda. Jak ten most? Nie, no to nie jest tak źle. Jeszcze ten nie jest taki zły. Ten wygląda ciut gorzej. Ludzie często tędy chodzą? Pewnie. Kłamiesz. Nieprawda. Znaczy, to nie jest najpopularniejsza droga. Po prostu nie patrz w dół. I tak nie ma z grubsza gdzie patrzeć. Ej, ale... Pozwólcie. Tam było naprawdę wysoko. Nie, nie spadłem w trakcie balansowania, ale dzięki za podpowiedź. Nie, ja starczy się przylepić do ściany, spokojnie. Spokojnie. Jak się czujesz? Czekam na tę prawdziwą siłę. No po pasie. Po pasie. Co? Nieważne. Co jest między tobą i twoim kolegą Owenem? Boże, Lew, serio? Sytuacja była bardzo krępująca. Idź już! W takim momencie. Dzięki. No to jeszcze chyba nie koniec, ale... No chodź! Ale stabilny grunt pod nogami. Czy możemy się chwilę mną pozachwycać? Jeszcze nie. Dlaczego? Dlaczego? Zobaczysz. A, to jest najgorsza część, ale tylko chodzę i obmacuję ściany w poszukiwaniu zapasów. No. Ja pierdolę, Lew! Chyba sobie jaja robisz. To będzie dobrze, patrz na mnie. Szlak. Dobra, zaraz, moment, chwileczkę. Trzeba się przygotować. Rozpęd! Nie no, ej, Abby miał być szybciej. Po prostu nie zatrzymuj się. No, i spoko. Jakim cudem nie jesteś przerażony? I nie cytuj mi tu proroki. Nigdy nie bałem się tego. A czego się boisz? Oceanu i psów. Kurwa macie.
Abi, spokojnie. Co, jeszcze wyżej? O Boże. Jeszcze trochę. Hej, popatrz! Widać stąd szpital! O kurwa! O kurwa! No. Nie dam rady, Blech. Nie dam rady. Oczywiście, że dam. Wyprostuj się, spoko. Zresztą ja bym... Ej, ja bym się czołgał na jej miejscu. Tak naprawdę. Ja czołgając się tutaj byłoby bezpieczniej. Tutaj i tak jest wysoko, przypominam. Ej, ale faktycznie również poczułem, mimo że nie mam rynku wysokości, poczułem troszeczkę jej strach teraz. O, brawo, na tydzień, brawo. Co, dać delikatny lęk wysokości i to odczucie u kogoś, kto nie ma lęku wysokości? Oła. Dobra. Nie wiem, czy miałem spaść? Tak, miałem spaść, okej. Okay. Idziemy? Dasz mi chwilę? Proszę. Okej. Co, już? Nie ma czasu tak z grubsza. Okej. Nie, bo wiesz, rozumiem ją, też bym sobie tak pojeżdżał po takiej akcji, ale... Naprawdę nie ma czasu. Dokąd teraz? Nie wiem. Jak to? To właściwy budynek, ale nigdy nie byłem w tej części. Most zaprowadził nas na jego tyły. Nie wiem, co tu jest. No dobra. Poszukajmy jakiegoś zejścia. Prysznice, jacuzzi. Ja w sumie bardzo luksusowa część budynku, jakby nie patrzeć. I telewizor, ej. Nie chciałbym, żebyś spadł. Zwłaszcza do wanny. Ej, jeszcze telefon. Nie, naprawdę, spoko. Tutaj może by było sobie tam... posiedzieć jakiś dzień, dwa, trzy, miesiąc, rok. Ale dobra, jakieś zejście. Stąd musi być jakieś wyjście na pewno. O, 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 o. Proszę bardzo. Dzwoni mi w uszach. Jeśli to wszystko, to mieliśmy szczęście. Może to nie było szczęście. A może było? Niektóre wilki wierzą w Boga. Słyszałem, jak się modlą. Widziałeś tę okazję? No cóż, ale ja nie. Jeśli mam umrzeć, to dla siebie. To co tu właściwie robisz? No? Dlaczego po nas wróciłaś? Właśnie. Dobre pytanie. Poczucie winy. Jak to? Nie byłaś nam nic winna. Musiałam po prostu ulżyć sumieniu. Po tym, co zrobiłaś z Owenem? Czy po tym, co zrobiłaś Joelowi? No bo wyrzutów sumienia sporo. Dużo możliwości. No, spodziewałem się tabletek. Druga część siłowni. Nie chcę też pominąć, bo wygląda na spokojną lokację. Więc potencjalnie pełną zapasów. 12, 18, 79, ale no. Nie potrzebuję hasła do Wi-Fi. No, to samo, ale w dalszym ciągu. Nie o internet mi tu chodzi. Macie jakiś safe, do którego kombinacją jest hasło do Wi-Fi? Wtedy tak. Ale bez tego, no niestety. Myślałem, że całe się posypie. Drobny mak. No, to co innego. Teraz schody, ale wiem, czym to pachnie. Progresem, a tu... Haha!
A może jednak hasło do Wi-Fi? Serio? Jak to było? 12. Jak? Jeszcze raz proszę. 12, 18, 79. No i nasłuchujemy teraz. Aha, to jest to. Mhm. I 79. O. Serio. Kto daje kombinację do sejfu jako ogólnodostępne hasło do Wi-Fi? No. Ktoś kiedyś by połączył te kropki ze sobą. Dobra, przynajmniej tabletki podnieśliśmy. Wtedy zejdziemy. I całą zawartość. Jeśli zejdziemy na ulicę, będziemy tuż przy szpitalu. A, czyli można jednak wycofać się w ostatecznym momencie. Czyli tam jest przejście dalej. A ja po prostu na szałaputa poleciałem wtedy do przodu i no w sumie to przeze mnie. Straciliśmy tam ten safe. Lew, ty nie jesteś głodny? Lew, coś tu wsuwaj, śmiało. No, okej, okay. Zacnę zbiory po tym poszukiwaniu, póki co. No zaraz się zajmiemy tworzeniem rzeczy wszelakich. O, czyżby? To jest, prosimy nie zostawiać ceny przedmiotów na widoku w czasie dyżuru. Czasy z artykułami higienicznymi, poczekalnie jest safe. Kod taki sam, a to Wi-Fi. Czyli ja bym nie pokojarzył faktów. To była taka podpowiedź jeszcze, no ale... Dla mnie to jest w ogóle nie dziwne w dalszym ciągu. No ale skoro tak... tutaj coś połyskiwało. Specjalnie po to chodzę za tarką, bo tego rodzaju przedmioty do podniesienia mają tendencję do odbijania światła. Dobra, nie, akurat nie batoniki, no ale... Co do zasady... Tak właśnie jest, więc... Zrobiony w bambuko. Dobra, to co, lecimy dalej, tak? Tylko... czy warto? A może już tu? Nie, dobra. Wszystko tak być powinno. Mniej więcej max wszystkiego, co istotne. To tylko ciało. Ktoś z twoich? Nie. Spójrz na ubranie. No i też jest sprzed. Masz. Jest cała akcja. Ciemno. O, więc tak to działa. Już pierwszy raz latarkę w ręku? Seth, Victor i Irina nie żyją. Avery i Mali zaginęli, a ja zostałam ugryziona. Większość gniazda przerosła nasze oczekiwania. Próbowałam ich wysadzić, ale pierdolone detonatory okazały się wadliwe. Oczywiście, że zginę przez niekompetencje jebanej Fitry. Lew, czy w tym budynku są zarażeni? Zawsze zjeżdżamy windami na dół, więc nie wiem. No sądzę, że po notatce jest ich tutaj od groma. Mam na to bombę, jakby co? Aż 3. Na dobry moment, żeby wyciągnąć tą pukawkę. Jeżeli gniazdo będzie naprawdę takie duże, to może nawet lepiej nie ryzykować cichego podejścia, to po prostu zająć się eksterminacją. Po prostu wystrzelać. Nie, ale tak być nie może. Kurde, zmarnowane okazje na wystrzelenie. Dobra, potencjalnie nikogo. Oj. A może? Spróbuj. Czyli nie jest tak głęboko. Okej. Okay. Ewentualnie z użyciem liny można tam sobie urządzić eskapadę. Ej, stop, chyba byliśmy przy właściwych drzwiach? Nie. Tak? A, jesteśmy tylko tu, dobra. No jak, no nie jest tak wysoko na wziadę, no. Co najwyżej ryzyko sturlania się po schodach. Dobra, tu nic więcej, tam tylko max naboi zaraz. Na dole. Nie ma co rozbijać nawet. No i dobra, skoro nie mogę tutaj skoczyć jednak. Chyba, że gdzieś tam... Nie. Dobra, wiemy jak to się kończy. No dobra, raz kozie śmierć. Załóż maskę.
Czy nie ma maski pewnie? Nie mam maski. Nie uznajecie masek, czy jak? Nie było czasu. A, ups. Czyli wchodzi sama? Mogę coś znaleźć. Zostań tu. Odsuń się. Najgrubsze akcje jeszcze działy się właśnie w miejscach, gdzie są zarodniki. Jeśli zginiesz, nie wyjdę stąd. To módl się, żebym przeżyła. No, fajna motywacja dla Abby. Dobra. Maska przeciwgazowa. No ja teraz zmienię też amunicję. Tu może być grubo. Jest ktoś? No może byłoby przypuszczać, że pusto, ale w takie rzeczy to mi się wierzyć nie chce. No, trochę zapasów. Nie wygląda, by miał maskę. Ani tu. O! Znaczy, no ludzie nie chowają masek przeciwgazowych zazwyczaj w szufladach, ale tabletki też się przydadzą. Nie, zawołuję się tak głośno jak mogę, bo wiem, że raczej zostanę poinformowany o tym, że gdzieś tutaj są zarażeni. Znaczy, nie umknie to uwadze Abby. Czy Abby. Cały budynek rozwalony. No, można byłoby coś tam rzucić. Ale o kim mowa? Bo ja totalnie nic nie słyszę. No dobra, zaraz będziemy strzelać, serio. Do pierwszego, lepszego, jednego zarażonego. Nie no, ale ktoś tutaj był. Chyba Abby się nie przewidziało, nie? Zresztą czemu miałbym po prostu nie rzucić butelki? Zwłaszcza, że mam takie rzeczy. Chyba szalał. Uła. To gdzie oni są? Gdzieś ktoś na pewno, ale... Uła. No jest i maska. Ale w związku z tym może warto resztę pomieszczeń teraz przejrzeć. Może za te drzwi wylecą tutaj. A, dobra. Kawałek dalej. Raczej tu nie będzie dwóch. Raczej. Jeśli na tyle dobrze znam gry wideo, to tam dopiero wywołamy scenkę. Albo tu. Maska tu, maska tam. Mhm. No, te pozamykane drzwi mnie troszeczkę martwią, wiecie? Obciupinkę. Nie, to wyglądało jeszcze niebezpieczniej niż tamto. Więc idziemy w tą stronę. Choć wiem, że tutaj za drzwiami trzeba się zarażeni od razu. Więc dobra, no ale jak głośno może ściągać maskę? Nie rozwalaj maski. Oj. Dobra, czyli jednak tamta. Tu przeładowane, przeładowane.
Dobra, ale skoro tankę trzeba dopiero wywołać. Oj, ten dźwięk był naprawdę złowrogi. Dobra, to zróbmy to w ten sposób. Zanim wezmę tą maskę, skończę ten materiał i zobaczenia w następnym odcinku. Taki cliffhanger. Trzymajcie się, pozdro, cześć.